Filharmonia Sudecka stawia na festiwale. Niedawno zakończył się pierwszy festiwal bożonarodzeniowy, a już artyści zapraszają na kolejne duże wydarzenie. Tym razem będzie to cykl koncertów poświęconych instrumentom dętym Brass Plus Festival. Choć zwykle nie widzimy ich w pierwszym rzędzie, to słyszymy je doskonale, bo należą do najgłośniejszych instrumentów symfonicznych. Mowa o instrumentach dętych, blaszanych, potocznie zwanych przez muzyków blachami. Są to m.in. puzony, trąbki czy waltornie i to właśnie im poświęcony będzie pierwszy Brass Plus Festival w Filharmonii Sudeckiej. Nie bez znaczenia jest fakt, że te instrumenty są mocno zakorzenione w historii naszego miasta za sprawą orkiestr górniczych. Idea sięga XVIII wieku, kiedy to w 1781 roku rozpoczął swoją działalność Korpus Oboistów. Oczywiście nazwa kojarzy się tylko z jednym instrumentem, ale dotyczyła wielu instrumentów dętych. Potem ta idea została rozwijana przez wiele lat i do dzisiaj nasza ziemia wałbrzyska silna jest instrumentami dętymi właśnie. Sama Orkiestra Filharmonii Sudeckiej posiada wspaniałych muzyków, instrumentalistów grających na instrumentach dętych. Jednym z nich jest pan Grzegorz Mądry, który zgodził się objąć funkcję dyrektora artystycznego naszego festiwalu. Siedzieliśmy sobie z panią dyrektor w gabinecie i pani dyrektor zauważyła, że mamy wspaniałą sekcję blaszaną w Filharmonii i rzuciła pomysł, a może byśmy jakoś to pięknie ubrali w dźwięki i może coś z tym, żeby zrobić, żeby pokazać szerszej publiczności, jaką mamy wspaniałą sekcję blaszaną. I pomyślałem również wówczas o festiwalu, samej idei właśnie, że w ten sposób można by było. Ale jako że same instrumenty blaszane, to troszkę według mnie za mało. Więc żeby było pięknie kolorowo, brzmieniowo, trzeba by było dołożyć instrumenty dęte drewniane. Jako że w duszy zawsze mi grała muzyka rozrywkowa, więc pomyślałem również o sekcji rytmicznej, o gitarach, o basie, saksofonach, żeby było trochę też na tą nutkę rozrywkową. Wówczas padło hasło festiwal. Zróbmy festiwal. Blacha, czyli brass, więc dokładamy do tego drewno, sekcję rytmiczną, więc będzie ten plus. Po angielsku brass plus. Pięknie się przy okazji i zrymowało, i ładnie to zabrzmiało. Aby dotrzeć z muzyką do jak największej liczby melomanów, zdecydowano się na bardzo szeroki repertuar. Znajdą to coś dla siebie zarówno fani klasyki, jak i współczesnych brzmień, nawet z gatunku muzyki popularnej. Wszystko ubrane w wyjątkowe aranżacje na orkiestrę symfoniczną lub kameralną i obowiązkowo z udziałem wspomnianych blach. To zarówno muzyka jazzowa, jak i muzyka rozrywkowa, ale także muzyka klasyczna. Wszystkie te gatunki są bardzo mocno reprezentowane w muzyce dętej, w instrumentach dętych. A więc i w tym roku znajdzie się zespół Dizzy Boys Band z Danielem Moszczyńskim, którego być może niektórzy pamiętają z słynnego kiedyś boys bandu Just Five, ale znajdą się również utwory klasyczne Dworzaka czy zupełnie nieznany koncert na dwa puzony Konowalskiego. Będzie również Mariusz Dziubek, latający dyrygent w czerwonym fraku, pełen energii i rozrywki, która jemu, zarówno jak i mnie, w duszy gra. W koncercie 9 lutego, czyli w najbliższy piątek, usłyszymy naszych dwóch fantastycznych puzonistów, członków naszej orkiestry symfonicznej, na co dzień grających w orkiestrze, a w piątek o godzinie 19 wystąpią w roli solistów. W najbliższy piątek, 9 lutego, odbędzie się koncert inaugurujący cały festiwal. Co przygotowali dla nas muzycy? Na początek duża dawka decybeli. Zaczynamy od przepięknej fanfary dla zwykłego człowieka Arona Koplanda, utworu na blachę i perkusję. Utwór powstał w 1942 roku na zamówienie dyrygenta Gusensa. Gusens pragnął zamówić fanfarę, która uczciłaby pamięć tych, którzy nie wrócili z wojny. Copland odpowiedział przepiękną fanfarą dla zwykłego człowieka, która weszła na stałe do repertuaru zespołów dętych. Do dziś stanowi jeden z najbardziej popularnych utworów Arona Coplanda. Po fanfarze niespodzianka, taka rzadkość repertuarowa. I tak to rzeczywiście jest, ponieważ koncert na dwa puzony i orkiestrę kameralną Benedykta Konowalskiego
To dzieło dość niezwykłe. Po pierwsze z uwagi na instrumentarium, dwa puzony, smyczki i perkusja, a po drugie na fakt, że instrumenty dęte blaszane w roli instrumentów solowych pojawiają się bardzo rzadko. Jeżeli grywamy koncerty puzonowe, to są to koncerty na jeden puzon i orkiestrę, a tutaj aż dwa puzony i orkiestra kameralna. Po przerwie czekają nas dwie najpiękniejsze romantyczne serenady poświęcone instrumentom dętym drewnianym. Będą to młodzieńcza, krótka serenada Richarda Straussa oraz duża, rozbudowana z powiewem symfonicznym serenada opus 44 Antonina Dworzaka. To drugie dzieło również należy do tych ulubionych, najczęściej wykonywanych i najbardziej popularnych utworów repertuaru instrumentów dętych drewnianych. Pełne jest przepięknych, wpadających w ucho melodii i tanecznych czeskich rytmów, przy których nóżka sama tupie. Szczegółowy program festiwalu znajdziecie na stronie wałbrzych24.com. Nadal dostępne są bilety na niektóre festiwalowe koncerty. Znajdziecie je na stronie Filharmonii Sudeckiej.